Polska. Wspaniały kraj z możliwościami, z pracą, z rozwojem, wspaniałą edukacją, wspaniałymi czasami, gdyż dopiero 6 lat po wojnie, która... To była wojna, która zakończy... Nie, wojna, która zakończy wszelkie wojny, to była pierwsza wojna szła. To była taka wojna, która już całkowicie miała skończyć wszystko, już w ogóle hitlerowcy i cała ta reszta do Pereli odpadła, Włochy stały się Italian Republic, Niemcy podzielone na pół, a my sobie siedzimy tutaj z naszym demokratycznym państwem, lecz co to? Komuniści się dalej pompują, rozpoczniemy czas, bo czas leci oczywiście na tym modzie bardzo powoli, więc witajcie moi drodzy, ja jestem Szpakusz Pakowski, witam was Hearts of Iron 4 na modzie Cold War Polską, którą staramy się być coraz to lepszymi komunistami dla świata. Ja wiem, mnie też to boli jak to mówię, bo ja jestem antykomunistą i tak w ogóle, no ale nic na to nie poradzimy, niestety musimy z tym żyć. Zatem słuchajcie, jaki jest nasz plan na tę dzisiejszą rozgrywkę? To będzie bardzo prosty i ja tutaj chciałbym również takie zaznaczyć, jeżeli ktoś tam lubi tylko coś pogadać, przemyśleć albo po prostu tam odpalić pierwsze 5 minut odcinka, to ja mam dla was takie pytanie, jeżeli to możemy nazwać jakoś z pytaniem czy coś. Słuchajcie, takie tak zadam tutaj. Jak sądzicie, oczywiście, jak sądzicie, jeżeli załóżmy, że rozpętałaby się tam ta tak zwana pierwsza wojna światowa. Rozpętałaby się pierwsza, trzecia wojna światowa. Wiecie, tam oczywiście to co się mówiło, groziło przez te wiele lat okresu tej zimnej wojny i tak dalej. Załóżmy, że nie wiem, nawet jak była ta chyba sytuacja, że tam komputer radziecki gdzieś wykrył, że lecą amerykańskie rakiety na Związek Radziecki, to ten koleś nie zareagował. Nie wiem, w którym to było roku, to było jakoś 70-tych latach może to było. To był po prostu błąd komputera, że on wykrywał lecące rakiety, co tych rakiet wcale no właśnie nie było i to był błąd po prostu, błąd PC-ta, że tak to nazwę. Pewnie Windows się zawiesił i taki problem wyszedł, hehe. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy jednak, naprawdę leciałyby jakieś rakiety. I tutaj teraz pytanie, i tutaj właśnie pytanie do was. Jak sądzicie, to by rozpoczął taką wojenkę? Na przykład, nie wiem, czy to na przykład w końcu Stanom Zjednoczonym, czy jakiemuś prezydentowi skończyłaby się cierpliwość. Bo pewne jest jedno, kto pierwszy by rozpoczął taki atak, z pewnością miałby ogromną przewagę z powodu po prostu bycia tym pierwszym. A jako, że byłby ten pierwszy, no to... Nie wiem, no na przykład moim zdaniem... Najlepiej... Krajem, który powinien zaatakować, krajem, który, jeżeli gdybym miał... Tak jakoś wybierać, to ja sądzę, że to miał się być Związek Union of Soviet Socialist Republic. Czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dlaczego tak uważam? Bo to jest po pierwsze naród, który moim zdaniem miał najgorszą sytuację. Znaczy on był może potężny, ale to wiecie, to jest takie... Jak kojarzycie na przykład grę w League of Legends? Bo pewnie ktoś na pewno z was tam kojarzy, kto zresztą nie zna League of Legends, LoL'a tak zwanego. Jest to gra bardzo popularna i właśnie tak się mniej więcej do tego odwołuje, ale o co mi chodzi? O co ja gaworzę i tym podobne? Słuchajcie, jeżeli mamy sytuację, na przykład, że jest jakaś tam postać, która jest silna, z początku. Freedom from Austria, o kurde, Austria się wyzwoliła, jesteś na to czy nie? Nie. To bardzo dobrze, że nie jesteś na to. Masz złe drzewko w ogóle, masz beznadziejne drzewko, ale to już nieważne. No i słuchajcie, no i wychodzi taka sytuacja, że... Mamy taką właśnie postać w LoLu. I ta postać w LoLu, ona na początku jest bardzo... Nie wiem, weźmy kogoś, nie wiem, to jest nawet w mecie. Nie grałem tam półtora roku, muszę sobie kiedyś zagrać tak sam dla siebie. Chyba, że już nie ma do czego wracać, to wtedy no, nie wracam. No i słuchajcie, no i mamy tę sytuację, że ta postać jest taka OP, super silna, potężna, prawda? No i jest do tego dalej sytuacja, że tam postacią staramy się być jak najsilniejsi, prawda? Staramy się po prostu zrobić przewagę na samym początku, bić tych, którzy są później mocni. I w tym przypadku możemy patrzeć również na sytuację z Związkiem Radzieckim, który moim osobiście zdaniem, możecie się z tym nie zgadzać, ale dla mnie on był na straconej pozycji, im dłużej ta zimna wojna trwała. Z powodu tego, że te Stany Zjednoczone sobie handlowały z połową świata, miały poparcie wielu naukowców, oni ściągali sobie tych wszystkich naukowców i tym podobne. Paris, to mi się przyda. Może albo nie musi. Zróbcie to Secret Weapon. To jest Specialist Weapon. No i moim tak zdaniem, no, Związek Radziecki był po prostu... Im dłużej ta wojna trwała, tym oni bardziej byli na straconej pozycji. Bo wiecie, to nie ma, Ameryka miała poparcie właśnie pierwszych naukowców, po pierwsze drugie miała też ogromne ilości surowców, poparcie całej tej inteligentnej klasy świata. Zrób to. No i uważam, że jednak by nie dali sobie w przyszłości rady, jeżeli miałoby tak... Znaczy, jeżeli miałoby takie walki trwać, to byłoby bardzo ciężko dla samych... Dla samych tutaj radzieckich. Ale nie wiem jak wy uważacie, może aż widzicie to, że Związek Radziecki miał na pewno miał w pewnym momencie tak przewagę, że wygrałby każdą wojnę na świecie. W ogóle możecie przestać to produkować, produkujcie coś lepszego.
I przy okazji moglibyśmy, tak się zastanawiam teraz, early helikopter, o. Będziemy robić wczesne projekty helikopterów, a później będziemy je produkować. No i przy okazji dziękuję również za parę rozjaśnień, co było w komentarzach. Pozdrawiam tutaj Urlicha von Jungena, który jest takim, no, stałym widzem od pierwszego odcinka, tak naprawdę siedzi z kanałem. Więc super, bardzo dziękuję za takie wsparcie, bo tak mogę nazwać, takie wsparcie, które akurat jest. Więc jestem naprawdę bardzo zadowolony, że takie coś się dzieje, no i mam nadzieję, że ci, co teraz przychodzą, będą z nami jak najdłużej. Przepraszam, takie ogólnie ścinki, nie rozgrzałem się prawdopodobnie z mową, więc to może być moja wina w tym przypadku. Lecz teraz powolutku będziemy wdrażali się znowu te odcinki o godzinie 13, 14, coś koło tego. Nawet jak teraz to nagrywam, wiem, że ten odcinek po prostu wyjdzie jakoś o tej normalnej porze, o tej normalnej godzinie. Press censorship tu. O właśnie. My coś tą stabilizację podbijemy w przyszłości. Tutaj dostajemy jej 10. Tutaj dostajemy jej 10. Tutaj dostaniemy jej 10. Tutaj dostajemy jej 15. A tutaj dostajemy 15, bo pogorszymy sobie relacje ze Związkiem Radzieckim. A tutaj dostajemy dodatkowy lister slot i minus 5 do czasu badań. Będziemy lecieć na 8 lister slotów. 8. Polską jesteśmy, tylko Polską. Takimi Niemcami mogliśmy mieć chyba 5, jak pamiętam. A tu będziemy na 8 lecieli, bo nie. 7. Co ja to policzyłem? Na 7. To jest bardzo dużo. Przy okazji później można zrobić tutaj, jako minus 5%. Tu mamy minus 5%, będzie minus 32% do czasu badań. I moglibyśmy zawsze przejść w free trade, dostaniemy dodatkowe. Moglibyśmy mieć, czyli minus 35% czasu badań. My musimy, mamy tą swoją pięciolatkę tak zwaną, bo produkujemy dużo tych cywilek, ale potrzebujemy produkcji tych cywilek. Ja bym tutaj najchętniej rozpoczął teraz wojnę, tylko widzicie, że tutaj nasi komuniści, no, mają problem się przebiciem. Chociaż tej partii demokratycznej też jakoś nie dają sobie zbytnio rady. Moglibyśmy zawsze przygotować ludzi do wojny cywilnej. Prepare for civil war, albo moglibyśmy poczekać. Osobiście sądzę, że wojna cywilna by nas zniszczyła, by nam ten kraj. Chociaż gdybyśmy mieli większe poparcie komunistów, no to czemu nie, dalibyśmy sobie tutaj radę. Zważywszy tutaj PSL i tak dalej, no jakoś nie daje sobie zbytnio rady już z poparciem samym sobie. Ale jeżeli powiem tak, jeżeli będzie cały czas coś się pompowało, jeżeli w tym odcinku nie stajemy się komunistami, następny odcinek rozpoczniemy od tego, że po prostu będziemy pompować ten komunizm. Znaczy ja sobie sam będę pompował ten komunizm i poza odcinki po prostu. A przy okazji, no wiecie, tutaj wszystko się robić, produkować i tym podobne. Press censorship, tyk. Czego się nie robi dla zwiększego power change'a, nie? Political power'a. Wiadomo, no mówię, stabilizacja spada, ale ona będzie nam wzrastać. Ona będzie coraz wyżej, coraz wyżej. War propaganda. My tego nie potrzebujemy, bo mamy weekly war propaganda 250, czyli to samo, co było wcześniej z powodu war propaganda tutaj. Bo mogliśmy też zrobić unity propaganda, co daje weekly stability. To też jest spoko. O, słyszycie? I nigdzie jadą, gdzie tylko tam. Nie, to inaczej, ja coś. No, tylko we Lwowie ogólnie piosenka. Tak pokiczkało mi się teraz i śpiewałem coś w ogóle innego. Ale lecimy sobie w to. I 50% political power'a. 5,67 mamy. To jest bardzo dużo, 5,67. To jest raz zostajemy 5, raz zostajemy 6, raz 5, raz 6 i tak cały czas. I to pasuje, mi to bardzo pasuje. Przy okazji co do samej tak zimnej wojny, tak słynnej na cały świat. Wiecie co, ale Maszat, jeżeli miałbyś, ale co za pytanie, czy mogłaby wybuchnąć taka wojna? Moim zdaniem wszystko wisiało na włosku, każdy się bał, ale jednocześnie moim zdaniem taka wojna nawet by nie wybuchła, bo nie miałaby żadnego sensu. Ja wiem, teraz możecie się dziwić, dlaczego tak mówię, że bez żadnego sensu i tym podobne. Nikt na tym nie korzystał. Wiadomo, no może były jakieś zamysły imperialistów, którzy tam chcieli sobie podbijać wszystko dla siebie. No ale jednocześnie, no spójrzmy też prawdzie w oczy. Spójrzmy też prawdzie w oczy. Nikt nie chciał tak naprawdę takiej wojny. Dla wszystkich to było po prostu bardzo męczące i to bardzo męczące. Wiem, że mówicie męczące, ale ja mam po prostu męczące. Może być męczące i będzie męczące. To możecie zrobić. Później musimy zrobić sobie tych marinesów i tym podobne, to się przyda. No i myślałem również o tej wojnie z Sztokholmem, znaczy Szwecją. Patrzę na stolicę, szerszą, chrypka. Patrzę teraz tutaj, kurde. Wy macie tyle tych fajnych surowców. I te cywilki, które by się przydały do odbudowy naszej, do budowy naszej armii. My mamy jakieś samoloty, czy nie? 240. Po tej pięciolatce chciałbym pójść w produkcję. Co? Wow. Ale tutaj infrastruktura wskoczyła. Świętokrzyckim. Świętokrzyskie to było Kielce, tak? Pamiętam. Nawet tutaj nie ma stolicy, ale chyba to było Kielce, tak. Świętokrzyskie to było Kielce. Nawet nie wiem, czy w sumie wtedy było tako, to nie było województwo kieleckie po prostu. Nie wiem, czy to. Może ja się tutaj teraz też mylę, ale wiadomo, ja jestem tylko człowiekiem. Ja mam prawo się pomylić. Racjonik, to będzie dobre, my to na pewno co pójdziemy. Ale chciałem zacząć tutaj War Department. Tutaj Justification War Gold Time zmniejszony. Czy możemy jakoś zmniejszyć nasze.
Może tutaj się zmniejsza nasze generate work tension. Zobaczmy sobie to. Może uda się nam wypowiedzieć wojnę wkrótce. Tak, zrobimy sobie to. Zrobimy sobie tutaj te wszystkie world tension i tym podobne i będziemy mogli pójść w podbicie sobie tego Sztokholmu. Nawet jeszcze jako demokraci, ale będziemy mogli. Przy okazji tutaj dostaniemy nawet 300 punktów gdzieś. Tak, 300 punktów to będzie dobre. Przy okazji stabilizacja. A stabilizacja jest zawsze na prosie, prawda? Przy okazji, no mało dostajemy na przykład z popularności partii, bo popularność partii jest bardzo słaba. PZPR, Polski... Nie związek. Ja powiedziałem ostatnio Polski Związek Partii Robotniczej. To jest Polski, już nie pamiętam, Boże, czytałem o tym wczoraj, bo tak ktoś mi napisał. Chyba na Polizer, no, w komentarzach. Polski Związek Partii Robotniczej XD. No co, jak myślę? Co? No tak, no w sumie mogę... To się jeszcze nie powiedziałem, że mogłoby być Polski Związek Piłki Ręcznej. No to tak trochę byłoby średnio, gdyby to był Polski Związek Piłki Ręcznej. Chociaż... Czemu by nie? Dobra, czekajcie, możemy? Jeszcze nie! Jeszcze nie, za chwilę. Jeszcze jedno to. Tutaj... Przejdziemy na poziom trzeci i będziemy mogli. Ja już nie przechodzę na poziom... Nie, na poziom trzeci. Gdzie jesteśmy? War Tension Love. Tutaj jest na trójka, a bo to są tylko cztery. Okej, spoko, bo tak się zastanawiam, gdzie jest piąty poziom. Przejdziemy sobie w to, chociaż w sumie tak się zastanawiam, czy ktoś będzie robił jakąś większą War Tension. Nie. Wy macie zwiększony na rozbudowę przemysłu i dostajecie dwie cywilki. No nie macie tego takiego złego. Socjalist utopia, to nie miało prawa działać. No i co do mojej wojny? Moim zdaniem takiej wojny by nie doszło. Tak samo jak teraz się grozi tą wojną atomową i tym podobne. Szczerze, na moje to już nie ma tak... Nie będzie takiej wojny, bo to pierwsze nie ma jakoś większego sensu. Taka, żeby ta wojna musiała teraz wybuchnąć. Dobra, wojna z Egiptem, znamy to, bo w tamtej serii tak samo. A mają Brytyjczycy gdzie się desantować. No i już w ogóle widzę, że Wielka Brytania tak by powiedziała sama sobie wojna, a nawet nie ma tutaj nic. Nie ma tutaj ogólnie żadnych jednostek i tak dalej. Zaraz zostaną w dupę od Suezu. Chociaż czekajcie, mamy wojnę. Czy teraz się nie zwiększy war... Nie, zróbmy sobie to, bo chcę wypowiedzieć wkrótce tę wojnę. To jest na poziom trzeci. Jak będziemy komunistami, to i tak to zniknie. Dobra, justification. Tylko jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Czy my moglibyśmy jakoś zaatakować... O, wiecie o co chodzi? Bo chciałbym zaatakować... Bo mamy teraz dwa dylematy. Bo moglibyśmy od strony Finlandii... Tylko, że my musielibyśmy sfabrykować sobie ten rejon. Lappi. Wiecie dlaczego? Lappi jest. Bo chciałbym tej wojny wprowadzić Związek Radziecki. Jeżeli my Związek Radziecki wprowadzimy w tę wojnę... Jeżeli my sobie Związek... Znaczy, jeżeli my sobie Związek Radziecki wprowadzimy w tę wojnę, to wtedy będzie sytuacja taka, nawet prosta bym powiedział, że oni mogą sobie tutaj wszystko zrobić swoją marionetką. Jeżeli oni zrobią sobie ten kraj swoją marionetką, no to my będziemy mieli z tym akurat problem, bo no, mało terenów weźmiemy. Dlatego chciałbym ten lapis, żebyśmy to skrowali, aby oni tam wiedzieli w głowie, że ha... Nie, koledzy, to jest nasze, tego nie wolno dotykać. Tego nie wolno dotykać, ten teren my chcemy. Niech oni o tym wiedzą. Dlatego już nawet powinniśmy teraz, nawet my powinniśmy rozpocząć tę ofensywę i tam powinniśmy działać. Gdzie są nasze pojazdy pancerne? Wszystkie żargony pancerne chciałbym połączyć w jedno. Gdzie są nasze żargony pancerne? Mamy naprawdę tylko jeden żargon? Nie, mamy 6 dywizji pancernych. I chciałbym, żebyście już się ustawili na tych granicach. Nawet wiecie co? Wszystko. Ja bym chciałbym, żeby wszystko się ustawiło. Może tutaj, nie wiem, jakieś artylerie rakietowe też. Wiecie co? Każda armia. My musimy zrobić największy warscore. O, tutaj coś się ścięło. Dobra, my chcemy tutaj zrobić jak największy warscore. Zatem będziemy potrzebowali się wbicia w nich. Jakiegoś generała sobie weźmy tutaj może. Kto jest dobry? Kim ty jesteś? No to znaczy, ty jesteś Berlin, który wysyła ludzi na rzeź. Ten jest dobry, Spychalski wydaje się spoko. Maksymalne planowanie. Możecie zrobić to tak. Tu. Dostaniecie tego marszałka. Wiem, że Berlin ma dwie jednostki za dużo, ale chcę po prostu wszystko wcisnąć. I chciałbym, żebyście atakowali, po prostu żebyście ruszyli na całej tej linii i rzucili się na przeciwnika. Im więcej my zdobędziemy, tym lepiej dla nas. Mam nadzieję, że jeżeli pochodzą tam... Co to jest? Nordic Council. Mam nadzieję, że to jest tylko po prostu jakaś Czy wy poszliście w komunizm? Nie. Wy poszliście gorzej. Wy poszliście faszyzm. Wy jesteście faszystami. Znaczy no...
No albo nacjonaliści, albo chrześcijanie, a znaczy chrystianici, czy tam religijni bardziej, bo Szwecja chyba nie jest chrześcijańska, ona jest protestancka. Oj, przepraszam, mogę dotknąć teraz, mikrofonik. No może sobie obsadźmy teraz ludźmi, ogólnie mamy kim obsadzić, bo pierwsze mamy kim obsadzić, to jest dobre, że mamy kim obsadzić. To powinniśmy zrobić sobie, czemu... Opowiem tak, ostatnio zapomniałem w ogóle robić tych militarnych teoretyków, to jest błąd z mojej strony, że ja o tym zapominam. No ale co ja na to poradzę, słuchajcie, leci, ile jest? 35 dni, może do końca, może jeszcze uda mi się tutaj pierwsze podboje zrobić, byśmy sobie zajęli całe to morze tutaj bałtyckie. Oprócz Norwegii, bo Norwegia znajduje się w NATO i to jest trochę problem z tym. O, ma sobie dodatkowe punkty, które powinniśmy teraz obsadzić. Przy okazji rapacki plan. Plan rapackiego, kolejne 300 power gain. To nie. Chciałbym tutaj wziąć tego człowieka. On się przyda za niedługo. No i przy okazji racjonowanie, żeśmy mieli tych fabryk cywilnych jak najwięcej, bo nam zabierają te consumer goods. A przy okazji później już będziemy mieli te... Po tej rozbudowie będziemy mieli dwie piętnastki. Znaczy dwie piętnastki, to dziwnie zabrzmiało, że dwie piętnastki, hihi. Będziemy mieli dwie jednostki po 15, dwie fabryki po 15. To je dostaniemy od 9 do 11, czyli w Ameryko zbliżaj się. Chociaż ten sygnał właśnie mówi, że może być wojna z Ameryką. Bo ten kraj nie może być mocny, nie może mieć bardzo dużo przemysłu, co wy poszliście, wy też poszliście w stronę mar... No nie, nie poszliście w żadną stronę, nie określiliście się dokładnie. Zatem to będzie wasz problem. Working love, możemy, working love też możemy sobie, factor output zwiększone. Wiem, manpower się marnuje, pamiętam, że wiem, że tutaj ja o tym pamiętam, a nadzoruję to, ale to mi na tym bardzo zależy. Możemy sobie na przykład obrazić, nie możemy jeszcze nikogo obrażać, szkoda. Bardzo bym sobie obraził demokratów, ogólnie inne partie. Nawet tutaj jakiś PPS, to jest partia chyba socjaldemokratyczna, socjalistyczna. To jest socjalistą tutaj, Grabowski to mi się zawsze kojarzy z tymi. Grabowski to mi się kojarzy z Grabski. A Grabowski to był ten aktor kiepski. Wtedy kiepski był Grabowski. Ale spoko, niech po prostu ten czas jakoś tutaj leci i możemy to spokojnie sobie porobić. Punktów nam nie brakuje. 5-50 punktów to jest bardzo dużo. Ale nie będziemy dostawali nigdzie żadnych bonusów do punktów, prawda? Jeszcze raz. Tutaj dostaniemy 600 punktów. 600 punktów. Tutaj stabilizacja. No tutaj 10, 15, 25, 40. To będziemy nawet będziemy mieli tak wysoką stabilizację, że nawet podczas wojny będziemy mieli 100%. Pożej press sensorship minus 20 nadaje, to już co z tego? Skoro my sobie znowu poprawimy za chwilę byt robotników i będziemy mieli naprawdę wysokie wszystko. Przy okazji fabryki nam się zaraz zrobią, nowe. Ta 50-latka to już się kończy. Później będziemy rozbudowali już te militarki, na których nam tak bardzo zależy, a później powinniśmy pomyśleć nad rozbudową infrastruktury w całym kraju, aby ta infrastruktura była piękna, żeby były polskie autostrady, których nam Niemcy będą zazdrościć. Wszyscy nam niech zazdroszczą tego, bo tu macie pewnie dziesiątki. Tak, już w większości macie dziesiątki, czyli oznacza, że poszliście drogą... Reading the fascist. Wy poszliście w co? W demokrację, okej, okay. Czyli poszliście w reinforcing democracy, cooperative with NATO, czyli pewnie zrobiliście West Army Control, obstawiam. Dobra, pyk. I później możemy przemyśleć powolutku nad pierwszymi reaktorami. Ale reaktory chciałbym, kiedy będziemy mieli więcej fabryk. Jak Niemcami to było o wiele łatwiejsze, bo było to łatwiejsze. Chociaż nie, mamy lepszy przemysł niż Niemcy. Ale oni poszli dużo tych, oni nie poszli w cywiki, oni poszli zupełnie inną stronę. Dobra, pyk. O, jak żołdu nie dostanę, to ajdana dana, ale będzie kopanina straszna. Dobra, pójdźcie sobie do komputera. Nawet nie wiem, czemu tego nie zrobimy. Real time computing. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale była historia człowieka, który... Nawet była historia człowieka, który tam... Czekaj, zrób te dwa czołgi. Hopaj, siupaj. Była historia człowieka, który... Iść tutaj. Który tam działał, stworzył komputer chyba w latach 50. czy tam 60. Chciał go patentować, a nikt mu nie uwierzył, że może stworzyć komputer lepszy niż Stany Zjednoczone, no i go olali. Tylko nie wiem, czy to ile tu jest tej prawdy. Obstawiam, że tu raczej nie będzie raczej nic kłamstwa. Bo takie, przepraszam, odbiło mi się. Bo takie czasy, no to no były ciężkie czasy i tam okłamywali ludzi jak się dało. Ale spoko. To już ustawimy sobie te dwa pojazdy, żeby ruszyło od razu Helsinki. Tego co ja widzę, będzie łatwy, to będzie easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Tylko niech ruszy to do przodu. To musi ruszyć do przodu, nawet te dwa, nawet żeby nie dostawać żadnych minusów. Zrób to tak. Tutaj wy będziecie dwoma działami. Podejdźcie sobie tutaj po troska z tego człowieka i dostaniecie pancerniaka. I ruszycie tylko na to. Wy musicie zdobyć tutaj ten rejon tak zwanej Finlandii, stolicy Finlandii jako Helsinki. A dziś po prostu, że nie... Wiecie, czego nie chcę tej całej wojny? Bo chyba mówiłem to nawet. Po prostu, że wszystko tutaj to dołączy. Bo wy jesteście w Nordic.
Tak, że po prostu to wszystko dołączy do wojny. Bo, chyba, że to przemysłowe, no to nie. Dobra, chwila, o to musimy zrobić rationing 3, czy... Zróbmy sobie trochę tego i trochę tego. A później pójdziemy w rationing 4, bo dostajemy tutaj 300 punktów. Tak, to będzie dobre, bo przy okazji jak dostajemy teraz te więcej punkcików, 5, 5, 6, 5, no było tego więcej, było troszkę tego więcej, no ale nie narzekajmy już przecież, prawda? Jesteśmy naprawdę fajnej, super pozycji nawet powiedział. Dobra, anti-tank infantry equip. Czołgów wy raczej nie macie, macie tylko snajperów, na których muszę uważać. Plan Rapackiego, oj, ściął nam coś. Przy okazji, tutaj możemy co? Nawet cooperative, to będziemy mogli w przyszłości zrobić, ale na razie lecimy sobie w tę stronę. Dla samej stabilizacji, tutaj powinniśmy dostać 10%, nie dostaliśmy tych 10%, dlaczego? Coś mi tutaj nie pasuje. Ale przydałoby się zdyskredytować rząd. Przy okazji, pyk, pyk. Powinniście ruszyć na samej prostej strzałce, wy... Też w sumie jak ruszycie, to będzie prawie prosta strzałka. Macie jakieś statki? Jeden statek. Związek Radziecki ma 128, za to was się w ogóle nie boję. Ale do tej samej wojny ze Szwedami już nie wezmę Związku Radzieckiego. Chociaż to jest FIARA. To są... Bardzo źli ludzie. Chociaż ten Sven Olof Lindholm, czy on nie jest w podstawce również? Tak mi się kojarzy. Po prostu, że jak pójdziemy faszystów w podstawki Szwecją, no to akurat ten człowiek się pojawi. To nie możemy wpuść, musi być War Tension zwiększone, ale możemy wpuść Rationing 4. A za chwilę w 5. I będziemy mieli więcej tych fabryk, patrzcie. I patrzcie, już mamy. My za chwilę zobaczymy rozbudować nasz przemysł. Tutaj w Katowicach ile to jest? A to jest numer... Okej, okay. Katowice to widzę, że jeszcze Sosnowiec sobie ogarnia. Chociaż mamy tych... Mamy tutaj więcej, mamy radzi... O kurde, mamy dużo tych tutaj stanów, mamy jeszcze Kłodzio... Co to jest? Klodzkoland. Co to? Klodzkoland? W ogóle to chyba powinno być czeskie, nie? Tak mi się zdaje, że mamy nie mam... Żeby w polskiej mapie nie mamy takiego tutaj wysepki. Znaczy ta kreska powinna być tutaj, że Czesi są bardziej gładko na mapie, prawda? Czy mi się zdaje teraz? Mogę w sumie się mylić, ale dobra, w sumie niech nasze wojska się szykują. One są coraz bardziej nauczone tego planu i jak ruszą na przeciwnika to tylko raz. To jest tylko sekunda, to panie sędzie było chwila. Dlaczego w ogóle mam tak mało manpowera? Poczęliśmy sobie ten working love. Working love, hehe. Working love. To jest piąty poziom, to zwiększymy sobie pobór. Zwiększymy sobie pobór może już na to. Tylko znaczy to sobie punktów, 300. I to się zrobi w ciągu 50 dni. Wojna będzie w ciągu 70... spoko. Będziemy mogli zaoszczędzić teraz punkty, bo w sumie ja będę chciał jeszcze na pewno pójść w to. Bo to jest dobre. Inscription, description 60-50, 60-60. Tutaj nic raczej nie potrzebujemy z tego. Tutaj... Nie wiem jak to działa. Nie wiem jak działa mechanika tutaj tych subserwy active cost. Nie bawię się chyba w sumie w to nigdy. Chyba, że jeszcze tutaj w research production. I to też byłoby dobre. Zabiera nam to wiadomo dużo punktów, ale te punkty nam się przy... Ale te punkty właśnie po to teraz ich tyle zbieramy. Po to mamy tak duży plus, żeby właśnie je teraz wydawać, prawda? Ja się zastanawiam po prostu, bo skoro oni są tutaj faszystami, to raczej nie będą dostawali wsparcia. Tylko jak wy tutaj poszliście? Widzę, że wy idziecie w stronę demokracji, prawda? Nie! Wzmocnienie falangi. Dlaczego macie tak mocno demokrację? Czy wy macie typa, który wam pompuje demokrację? Nie. To jest takie dla mnie trochę bez sensu. Ale no w sumie. To jest dobre. Może śmigłego rydza sobie też weźmiemy. Tutaj coś chcieliśmy, tutaj chcieliśmy zrobić sobie... Już nawet sobie nie pamiętam, co chcieliśmy tutaj zrobić. Ale moglibyśmy wziąć tutaj śmigłego rydza, to się przyda na pewno. Wezwiemy sobie tą... Chwila. Wystawiliście... A to są statki, już miałem mówić, że wystawiliście sobie jednostki, a skoro... Jak macie wystawić jednostki, skoro nie macie w ogóle... Fabryk, bo wszystkie fabryki uciekają do Związku Radzieckiego. Czyli standardowo. Wszystko co mamy, tory i tak dalej. Dziwne, że infrastrukturę jeszcze mają, że im torów nie rozebrali. Ja, tu mamy samoloty. Samoloty też będziemy musieli produkować. Ale to za chwilę. Helikopter, Unity, Hilo. Tak sądzę, że te Unity będą lepsze, bo cargo możemy przynosić jednostki. Ciekawe jak to działa. Czy po prostu jednostki pojawiają się po chwili na jakimś obszarze, czy one po prostu przelatują bardzo szybko nad mapą? A to by wyglądało. Tutaj są piechociarze. Kurde, ja bym wolał, żeby tutaj było więcej tych tanków, no ale... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W tym przypadku nie mamy nic większego, zatem no... Co my poradzimy? Ten manpower mnie boli, ale... Jeżeli popatrzę na to, że mamy przy okazji working law loves, czyli faktory output zwiększony, no to już tak bardzo się nie martwię. Tak szczerze. Chwila, mam tutaj dodatkowe fabryczki, no to musimy rozpocząć gdzieś kolejną. Może tutaj.
Katowickie województwo jest jeszcze niestety bardzo słabe, bo 30-40 infrastruktury to nie jest coś. A ja lubię maksymalizować wszystko. Jeżeli coś robimy, maksymalizujmy tej produkcji i tym podobne. I teraz jest 25, czyli może jeszcze uda mi się tutaj w tym odcinku rozpocząć wojnę, chociaż pierwszy nawet podboje. To byłoby w porządku. Dobra, kompromis z kościołem. Wojna domowa w Bułgarii. O, coś nam tutaj ścięło. Unijcy z Sowiet Republiki. Czy to teraz się na Warsaw Pact, czy coś? Co tu się stanęło teraz? Dziwne. Jestem zaskoczony tutaj, co się tutaj teraz stało, ale to jest w sumie nieważne. Pójdźmy sobie w to. Możemy w to pójść. No bo czemu nie? Dodatkowe 15 stabilizacji. Nawet nie wiem, czy tutaj cokolwiek tam teraz pomoże, bo chyba nie ma tutaj nawet co pomagać, tak naprawdę sądzę. Bo widzę, że sobie próbujemy podbijać, a i tak tego nic nie mamy tak naprawdę, więc... Takie trochę do bani. Chwila, chcieliśmy sobie tutaj teraz wrzucić... nie inteligencja. Chcieliśmy sobie prawo poboru zwiększyć, ale to za chwilę. Prawo poboru na oczywiście tutaj na tych żołnierzyków zwiększonych, extensive conscription. Bo to się po prostu czy obowiązkowa służba, przyda nam się to. Ale to za jak będzie po prostu wojna. Deklarujemy wojnę, no i raczej nie będą chcieli przyłączyć, znaczy do nikogo nie dojdą, tak sądzę przynajmniej. No to nie miałoby żadnego sensu, gdyby gdziekolwiek dołączyli, bo nie jesteście w NATO ani nic. Nawet nie prosiliście dołączyć do NATO. Rozpocznijmy tę wojnę. Dobra. I możemy ruszać. I ruszacie, i ruszacie, i podbijacie. Związek Radziecki... My musimy zrobić więcej niż Związek Radziecki. To jest mus. Po prostu ruszajcie. Ruszajcie się, ciołki. Dlaczego tutaj się nie ruszacie? Aha. Aha. Czyli teraz my musimy czekać, aż ta... Karelio coś tam... z Bożej własnej łaski będzie chciał cokolwiek zrobić. Znaczy, bo coś tam będzie chciał zrobić. O, rany, rany. Jestem niepokonany. Dobra, słuchajcie, bo to będzie akurat za chwilę... Nie, jeszcze minutka. Jeszcze z minutkę będziemy mogli tutaj porobić cokolwiek. No nic. Chyba, że połączymy tutaj granicę jedną z drugą. Ja wiem, że to leci od Związku Radzieckiego, chociaż wolałbym, żeby to leciło ode mnie. No ale chociaż byśmy wezwali wszystkich. My nie wiem, czy powinniśmy wezwać wszystkich. Raczej powinniśmy maksymalizować tylko dla nas. Chyba, że otworzymy teraz granicę dla tych. Chyba, że otworzymy tutaj granicę i by to mogły jeszcze jednostek się wbić. To byłoby w porządku. Bo tutaj te całe Karelie, Duperlie i tak dalej. Już wezwaliście to? Nie wezwali tego. Cholerni Sowieci. Bo na razie wzywacie swoje te wszystkie jakieś marionetki. Ale patrzcie, War Tension przez to jakoś nie wzrosło bardzo. Wypowiedział wojnę Finlandii. Co to jest? Jakaś Finlandia. Dobra, rzucaście. Rzucaście cały czas. Musimy zdobywać jak najwięcej. My musimy zdobywać jak najwięcej prowincji. Już? Ruszacie? Dobra, ruszają. Wezwał swoich ziomków. Ale widzę, że nie wezwane zostały żadne Szwecji i tym podobne. Czyli to jest tylko sojusz gospodarczo-przemysłowy. Tak sądzę. Oj, aż tam tutaj wszystko zaczęło się... Nie, nie możemy wzywać tak wszystkich tych sojuszników. Po Finlandii, jeżeli zdobędziemy sobie, musimy to Lappi zdobyć. Lappi jest dla nas najważniejsze. Reszta prowincji nie jest aż tak bardzo ważna jak Lappi. Oczywiście chciałbym tutaj zdobyć jak najwięcej, ale ja sądzę, że Związek Radziecki pierwszy co zrobi, to zmieni ustrój. No już przeżyjemy jakoś straty Helsinek i tych paru fabryk tutaj i tak dalej. No ale najbardziej potrzebujemy po prostu tego Lappi. Jak zdobędziemy Lappi, no to już będziemy po prostu ustawieni do końca życia. Bo potem możemy się wbijać w Szwecję, a Szwecji jak zdobędziemy, będziemy mogli na przykład rozpocząć desanty gdzieś tam w Afryce. Bo te państwa tutaj, no szat Gabon i tak dalej, to wszystko się wyzwoliło. I wy nie jesteście żadnymi marionetkami. I zrobimy to samo co z Niemcami. Będziemy atakowali sobie w różne rejony świata, tylko po to, abyśmy mogli się farmić. Ale wiecie co, moi drodzy? Ja sądzę, że to będzie idealny moment... O! Sądzę, że będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to było Hearts of Iron 4 na podzie. Na modzie Cold War polską. Trzymajcie się, po. Cześć!